Witam Was bardzo serdecznie po bardzo długiej przerwie spowodowanej tym, że musiałem przygotować prezentację, a także tutaj miałem tutaj swoje w życiu osobistym trochę więcej spraw do załatwienia, ale wracam do Was z kolejną dawką prezentacji, z kolejną dawką energii. Tym razem słuchajcie, po ostatnim wykładzie, po ostatniej prezentacji związanej z rozkładem jazdy pociągów, zanim przejdę do tej finalnej części, czyli techniki prowadzenia ruchu kolejowego, czyli tematyka głównie dla przyszłych dyżurnych ruchu, dla uczniów klas kolejowych o profilu technik transportu kolejowego. To kolejny temat z zakresu tutaj tej kolei, tej tematyki, to są manewry. Słuchajcie, manewry, bardzo ważna rzecz. Są stacje, gdzie się manewruje, są stacje, gdzie się nie manewruje albo rzadko manewruje. A dlatego tutaj coś dla każdego się znajdzie. Słuchajcie, oczywiście podstawa prawna. Podstawa prawna w tym przypadku to jest instrukcja IR9, jest to instrukcja o technice wykonywania manewrów. Znajdziecie tam wszystko o manewrach, a ja oczywiście wydobyłem najważniejsze informacje, żebyście tej instrukcji całej nie czytali. No wiadomo, jak się czyta instrukcję. Każdy wie, każdy tutaj, czy pracownik kolei, czy tutaj uczeń klas kolejowych czytał. Także ja podjąłem się tego wyzwania, ja przeczytałem. Także najważniejsze informacje przedstawiam Wam tu w prezentacji. Słuchajcie, oczywiście na początku kilka podstawowych pojęć, ponieważ słuchajcie, zacznijmy może od tego, że oczywiście stoicie na peronie, patrzycie, o, jedzie pociąg, fajnie, bo jedzie pociąg. No ale nie zawsze pociąg to jest, uwaga, pociąg. Bo jakby nie patrząc, tutaj jako przyszły, jako kolejarze, albo jako uczeń klasy kolejowej powinieneś wiedzieć, że to co widzisz, to na pewno na 100% jest pojazd kolejowy. A czy on jest manewrem, czy on jest pociągiem, to stwierdzisz po osygnalizowaniu czoła pociągu. A mianowicie, manewry mają osygnalizowanie, to co widzicie po lewej stronie, z jednym światłem białym z przodu po stronie kierującego tym pojazdem kolejowym. Zaś pociąg, jak sama w sensie definicja pociągu jest następująca: skład wagonów lub innych pojazdów kolejowych sprzęgniętym z czynnym pojazdem trakcyjnym, czyli jak mamy lokomotywę i wagony, albo pojazd trakcyjny, czyli pojazd posiadający własny napęd, uwaga, osygnalizowany i przygotowany do jazdy lub znajdujący się w drodze. Czyli przede wszystkim manewr zmienia się w pociąg między innymi po osygnalizowaniu. Przede wszystkim musi też być wykonana próba hamulcowa, czy to szczegółowa, czy to uproszczona próba hamulców. Także po tym tutaj należy poznać, bo przeważnie, no jak stoimy sobie na peronie, no to ktoś może powiedzieć, o, temu pociągowi, cudzysłów ująć, przepaliły się żarówki. No to nie znaczy, że zawsze przepaliły się żarówki. Jeżeli ma to jedno światło, to na 99% jest to manewr. Oczywiście może się zdarzyć tak, że jedzie sobie pociąg i ma przepalone dwie żarówki, ale to się tam rzadko zdarza. A definicja manewrów jest następująca, czyli wszelkie zamierzone ruchy pojazdów kolejowych, tu oczywiście, bo nie może być manewr pociągiem, oraz związane z nimi czynności na torach z wyjątkiem wjazdu, wyjazdu i przejazdu pociągu. Czyli pamiętamy, manewr to nie jest pociąg, pociąg nie jest manewrem, a to co widzicie, to jest pojazd kolejowy. On zawsze będzie pojazdem kolejowym, a czy będzie manewrem, czy pociągiem, to głównie na pierwszy rzut oka zobaczycie po osygnalizowaniu czoła pojazdu kolejowego. Tak to można fachowo ująć. Słuchajcie, oczywiście cel manewrów, no manewry, no jak mówimy o manewrach, to nam się rzuca od razu w oczy, bardziej w słuch, manewry wojskowe. No to po części są pewnego typu, może nie manewry wojskowe, ale manewry kolejowe, a podstawowym ich celem manewrów jest rozrządzanie wagonów, zestawianie składów pociągów, podstawianie i zabieranie wagonów z punktów władunkowych, przestawianie pojazdów kolejowych z jednego toru na drugi oraz koordynacja jazd manewrowych pojazdów trakcyjnych luzem, czyli wszelkiego typu takie ruchy, które nie są pociągami, czyli różnego typu ruchy w celu zmierzenia do tego, żeby ten manewr później był pociągiem, czyli żeby przygotować te pojazdy kolejowe do dalszej jazdy na szlak, czy to na odstęp.
czy to pociągów pasażerskich, czy to pociągów towarowych. Głównie manewry możemy zobaczyć na stacjach typowo manewrowych, na stacjach rozrządowych, ale również też można spotkać, jeżeli z lokomotywowni albo z torów postojowych wyjeżdżają pojazdy kolejowe, wstawiają się na stację, dokonywana jest próba hamulców i wtedy odsygnalizowanie, zgłoszenie gotowości i wtedy może już ten pojazd kolejowy, czyli ten pociąg jechać dalej. Słuchajcie, no i oczywiście, jeżeli mówimy o manewrach, to mamy różnego typu sposoby wykonywania manewrów. I mamy takie trzy podstawowe sposoby. Jest to sposób odstawczy, odrzutem i grawitacyjny. A co on po kolei znaczy, to jedziemy dalej. Słuchajcie, no odstawczy to jest następujący. Uwaga. Na rysunku pierwszym mamy lokomotywę sprzęgniętą z wagonem. Lokomotywa sobie jedzie, odstawia na rysunku drugim, odstawia wagon manewrowy lub ustawiacz, odczepia lokomotywę od wagonu i lokomotywa wraca, czyli jak sama nazwa wskazuje, odstawia go na tor. Ale należy pamiętać o tym, że ten lokomotywa i wagon tutaj musi być sprzęgnięty ze sobą. Także tak jak jeszcze raz, jedziemy sobie z wagonem, manewrowy ustawiacz odczepia wagon od lokomotywy i lokomotywa wraca w celu tutaj zmanewrowania innymi jeszcze wagonami. Sposób odrzutem to jest następujący, że lokomotywa nie jest sprzęgnięta z wagonem. Jest połączona w sensie, tylko styka się oczywiście z nim, ale nie jest połączony sprzęgiem. Co to oznacza? Lokomotywa tutaj rozpędza się do pewnej prędkości, później hamuje i potem wagon sobie tutaj, potocznie mówiąc, leci na dany tor. I tam może być oczywiście zatrzymany albo za pomocą tutaj urządzeń hamujących, typu płoza hamulcowa, albo na nowoczesnych górkach rozrządowych są ustawione hamulce torowe w celu zniwelowania prędkości albo zatrzymania wagonu do poziomu 0%, czyli do poziomu 0 km na godzinę, czyli do postoju. I po tej części, w części trzeciej, lokomotywa wraca na swoją tutaj na swoje początkowe stanowisko. Odrzut tutaj nie dałem informacji, ale odrzut może być pojedynczy albo seryjny. Pojedynczy wtedy, kiedy mamy właśnie wagon, jeden wagon. Lokomotywa rozpędza się, odrzuca wagon i wraca z powrotem, a może być też seryjny, czyli mamy dwa wagony, lokomotywa rozpędza się. Ten pierwszy wagon leci, z tym drugim hamuje, ten wagon leci. Drugi wagon cały czas zostaje lekko sprzęgnięty z lokomotywą. Wtedy następuje ponowne rozpędzenie się lokomotywy i ponowne puszczenie. Wtedy na przykład odrzut seryjny dokonujemy wtedy, kiedy kierujemy jeden wagon na jeden tor, drugi wagon na drugi tor. Należy też wspomnieć o tym, że na przykład na górkach rozrządowych mamy rozjazdy szybkobieżne. Oznacza, że no, muszą być szybkobieżne z tego względu, żeby na górkach rozrządowych mamy przeważnie bardzo dużo torów, na których szybko rozrządzamy wagony kolejowe. Ok, to tyle. I ostatni tutaj jest sposób grawitacyjny. To, co takim zaznaczyłem grzebieniem, to jest górka rozrządowa. Może to być lekka pochylnia, czyli po prostu staczamy wagony na odpowiednie tory. Tu na tym hamulce, na górkach rozrządowych, na przykład u mnie na Toruniu Głównym, na TRB, dokładnie na TRG, mamy taką sytuację, że tam są hamulce torowe. Tutaj zatrzymuję wagon w odpowiednim momencie, a na samej górze, na samej górce rozrządowej mamy dodatkowe hamulce, tak zwane hamulce szczękowe, które zatrzymują wagony, które przytrzymują wagony i dopiero wtedy, kiedy odpowiednia droga tutaj dla tych wagonów zostanie ułożona na odpowiedni tor, wtedy hamulce puszczają i wagon stacza się samoczynnie na dany tor, na tej zasadzie. Tak to mamy pokazane. Słuchajcie, teraz omówimy sobie pracowników przy manewrach, kto może brać udział przy manewrach. To mogą być pracownicy posterunków nastawczych, czyli dyżurny ruchu, nastawniczy albo zwrotniczy. To może być kierownik manewrów, czyli na przykład ustawiacz to może być. Może być brać udział dyżurny ruchu przewoźnika kolejowego. Może to być manewrowi albo maszynista. To są oczywiście pracownicy, którzy biorą udział przy manewrach.
Słuchajcie, teraz tak, kilka takich zasad. Przeważnie manewrujemy na stacji. Do tego służą nam tory boczne. One są głównie przeznaczone do manewrów. Oczywiście też manewrujemy po torach głównych, które są przeznaczone dla jazd pociągowych. Ale tutaj uwaga, głównie do manewrów przeznaczone są tory boczne. Tam drużyna manewrowa może robić teoretycznie co chce, ale uwaga, w przypadku manewrów po torach głównych nie można wykonać żadnego ruchu manewrowego bez zgody dyżurnego ruchu, ponieważ należy przypomnieć sobie, że po torach głównych prowadzi się głównie ruch pociągów, ruch jazdy pociągowe, także tutaj ważniejsze są te jazdy pociągowe niż manewry. Jeżeli przyjmujemy jakiś pociąg lub wyprawiamy jakiś pociąg, to należy manewry natychmiast przerwać. Teraz tak, różnego typu mamy sposoby manewrowania, o tym powiedzieliśmy, ale pojazd trakcyjny, czyli ten pojazd manewrujący, może znajdować się na początku lub na końcu składu manewrowego. W przypadku spadku pojazd trakcyjny powinien znajdować się od strony spadku. No chyba nie muszę tłumaczyć, wiadomo, że żeby nie stoczyły się wagony, bo czasami tutaj sprzęgniemy ze sobą 5 wagonów, a ten szósty może być niesprzęgnięty i nam leci tutaj na szlak. Także taka sytuacja. No i w czasie manewrowania na torach głównych o pochyleniu większym niż 2,5 promila pojazd trakcyjny powinien znajdować się od strony spadku. Gdy jest to niemożliwe, należy ograniczyć prędkość do 15 km na godzinę. Wszystkie wagony włączyć do hamulca zespolonego, przy czym jeden na każdy 10 wagonów oraz pierwszy od strony spadku powinien mieć czynny hamulec. Co to znaczy? No jeżeli mamy spadek większy niż 2,5 promila, no to ten pojazd trakcyjny powinien znajdować się od strony spadku. A skąd wiemy, czy nasze tory są większe niż mniej niż 2,5 promila? Oczywiście nam mówi to najważniejszy dokument na stacji, czyli posterunek techniczny. No i teraz dokąd, jako maszynista czy jako kierownik manewrów, dokąd możemy manewrować skład? Oczywiście jazda manewrowa odbywa się do najbliższego sygnalizatora lub do granicy przetaczenia, to jest tak zwany wskaźnik W5, on jest, potocznie mówią na tą bochenę chleba, ponieważ on tak wygląda, później na zdjęciu sobie popatrzymy. O właśnie, teraz tak, mamy sygnały tutaj manewrowe, to są sygnały na sygnalizatorach świetlnych i kształtowych. Słuchaj, ten po pierwsze po lewej to jest tarcza manewrowa kształtowa. Ona oznacza, niebieska tarcza oznacza, że jazda manewrowa jest zabroniona. Jazda poza nią może odbywać się albo na podstawie jazdy manewrowej dozwolonej, co będzie na kolejnym slajdzie, albo na podstawie sygnałów ręcznych, co powiem Wam w drugiej części tego filmiku. Ten sam kolor mamy na sygnalizatorach świetlnych. Tutaj też mamy jazda manewrowa zabroniona, sygnał MS1. Po lewej mieliśmy M1, a tu mamy MS1, czyli manewrowy świetlny. Tutaj też jest jazda manewrowa zabroniona. I też oczywiście na semaforach wyjazdowych możemy też podać sygnały manewrowe. W tym przypadku obowiązuje ten sygnał S1, czyli stój. Ta literka M na dole oznacza, że na tym semaforze, na tym sygnalizatorze możemy podać również sygnały manewrowe, ale uwaga, bardzo ważna zasada, sygnałów manewrowych nie podamy na semaforach wjazdowych, podamy je tylko na semaforach wyjazdowych. Czemu? Bo przeważnie manewry robi się w stacji, a nie na szlaku, ale o tym, czy robi się na szlaku, czy nie, powiem w kolejnej części. I oczywiście to, co Wam powiedziałem, bochenek chleba, czyli wskaźnik W5, wskaźnik przetaczenia do tego miejsca może ten pojazd manewrować. Gdzie on jest ustawiony? Przeważnie 100 metrów przed semaforem wjazdowym. Czemu 100 metrów? Bo to jest ta droga ochronna, pamiętajcie o tym. No i tu mamy manewr dozwolone, sygnał MS2, czyli M2, czyli jazda manewrowa dozwolona. Ta tarcza manewrowa kształtowa kładzie się do poziomu. Drugi, ten środkowy, to jest biały kolor, czyli jazda manewrowa dozwolona MS2. No i ten sam sygnał MS2 możemy podać na semaforze. Ten po środku to jest na tarczy manewrowej, ten po prawej to jest na semaforze. No i słuchajcie, czasami się zdarza, że manewry trzeba zrobić na szlaku. No czasami mamy takie sytuacje, że mamy jakąś bocznicę albo skład nam się nie mieści w stacji. I teraz uwaga, jak to jest z tymi manewrami na szlaku? Wyjazd manewrującego taboru na szlak, czyli w kierunku szlaku, poza wskaźnik oznaczający granicę przetaczenia,
Czyli można powiedzieć, że kawałek stacji albo poza już tutaj poza semaforem wjazdowym, a gdzie wskaźnika tego nie ma, czyli poza ostatni rozjazd lub skrzyżowanie torów, dozwolony jest tylko za zezwoleniem dyżurnego ruchu. Ale uwaga! Jeżeli mamy tor prawy szlaku dwutorowego, po którym prowadzony jest ruch jednokierunkowy, co to oznacza? Czyli po torze prawym, po którym zarządzam tym torem i po tym torze prowadzony jest ruch w jednym kierunku, wystarczy ustne zezwolenie dyżurnego ruchu. Numer toru szlakowego, kilometr, godzina powrotu i rodzaj zezwolenia na wjazd. Tylko to nie musimy nic spisać, nie musimy nic dyktować, żadnego rozkazu. Wyjeżdżamy tutaj sobie na podstawie tego ustnego zezwolenia. No ale uwaga, jeżeli mamy szlak jednotorowy lub jedziemy na tor lewy szlaku dwutorowego lub tor prawy szlaku dwutorowego, po którym prowadzi się ruch dwukierunkowy, albo w kierunku przeciwnym do zasadniczego szlaku wielotorowego, czyli w kierunku przeciwnym do jazdy, w kierunku zasadniczym, po którym prowadzony jest ruch dwukierunkowy szlaku wielotorowego, także tutaj jest mocne kombo. No niestety, ale możemy tylko manewrować na podstawie rozkazu pisemnego S. I w tym rozkazie pisemnym uzgadniamy tutaj z drużyną manewrową, wypisujemy im, na jaki tor szlakowy jedziemy, do jakiego kilometra, oczywiście godzina powrotu i co będzie zezwoleniem na wjazd. Oczywiście należy przypomnieć, że może być albo na podstawie rozkazu pisemnego, napominięcie semafora wskazującego sygnał stój, albo na sygnał ręczny do mnie. Nie spotkałem się, żeby tutaj dla manewru podać sygnał zezwalający na semaforze. Chociaż może były takie przypadki. I tu oczywiście lubię dawać przykład i mamy. Ten rozkaz pisemny już nie będzie dla pociągu, tylko dla manewru. Manewr jeden dnia takiego i takiego. I to tutaj te informacje dajemy w działce czwartej, inne. Zezwalam na manewry na tor numer 1 szlaku Kawki Małki do kilometra 5400 i z powrotem najpóźniej do godziny 10:30. Zezwoleniem na wjazd na stację Kawki będzie sygnał ręczny RM1. Co to jest RM1? To sobie poznamy w następnej części. To są sygnały manewrowe. Mogę Wam zdradzić, że RM1 to jest sygnał do mnie. Oczywiście wypisujemy wszystko pięknie, widać, że jest to rozkaz doręczany. Słuchajcie, no czasami się zdarza, że pojechał pociąg i wyprawiamy manewr za tym pociągiem. Tu należy teoretycznie pamiętać, odległość musi być 500 metrów. Oczywiście, no ktoś mi powie, no ale jak to zmierzę? No oczywiście nie da rady tego zmierzyć, więc tutaj tak na oko z tym jedziemy, ale taka jest zasada, że pomiędzy manewrem a tym pociągiem musi być 500 metrów. Prędkość tego manewrującego składu musi być maksymalnie 20 na godzinę, a pochylenie mniejsze niż 10 promili. A co z manewrami przez przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia? Słuchajcie, tylko jeżeli mamy przejazd kolejowy kategorii A, tylko przy zamkniętych rogatkach, a w przypadku ich braku prędkość maksymalnie 20 km na godzinę. Zbliżając się do przejazdu należy podawać sygnał baczność, bez dyskusji. W razie dłuższych manewrów przerwać w odstępach nie dłuższych niż 10 minut. Czyli jeżeli rogatki są zamknięte przez 10 minut, należy przerwać manewry, przepuścić tutaj kierowców, rowerzystów i pieszych i następnie zamknąć rogatki i ponownie manewrować. Ale dla przejazdów uprzywilejowanych, czyli tych karetka, policja, straż pożarna i tych, co jadą na sygnale, manewry przerwać natychmiast. Myślę, że po części wytłumaczyłem, co to są manewry, po co się robi, kto bierze udział w manewrach. Dalsza część manewrów, bo to nie wszystko, to była manewry część pierwsza. Na dalszą część zapraszam już wkrótce. Dziękuję bardzo.